Od północy zaczęło się ochładzać, ale południowa część kraju wciąż nie daje za wygraną. Tam zalega ciepła masa powietrza. I proszę sobie wyobrazić, że w Krakowie termometry wskazują prawie 20 stopni. No, dokładnie brakuje 1/10. Spójrzmy zatem, co czeka nas jutro. A jutro zdecydowanie chłodniej. Zamiast 19-20 stopni w regionach południowych zobaczymy już w całym kraju maksymalnie do 7-8-9 stopni. Temperatura dość wyrównana. No i oczywiście, żeby wzorem dni poprzednich było, zobaczymy i słońce, i opady, a miejscami nawet zagrzmi. Podczas burz mogą pojawić się opady gradu. W wyższych partiach gór sam śnieg, a w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem. Silniejszy wiatr, dokuczliwy nad morzem i w górach oraz podczas burz. Ciśnienie wzrośnie i wyniesie 990 hektopaskali. Kolejne dwa dni przywitają nas przymrozkami lokalnie, ale w ciągu dnia też nie będzie zbyt dużo. Tak naprawdę, jeśli chodzi o niedzielę, to pogodowej zmienności ciąg dalszy i chmury, i słońce, i opady. W górach spodziewamy się w tych wyższych partiach gór samego śniegu, a w rejonach podgórskich wciąż opady mieszane. Dokuczliwy wiatr, zwłaszcza na Pomorzu, w zachodzie, a także w górach. I temperatura z trudem będzie osiągać 6 stopni czy 8. A poniedziałek, poranek, podkreślam, z przymrozkami lokalnymi. W ciągu dnia za to dość dużo słońca, chociaż od czasu do czasu pojawiają się przelotne opady. I od 8 stopni w Suwałkach do już wyrównanych, przyjemnych 11, 12, a nawet 13, 14 stopni na południu. Dobrego dnia, do zobaczenia.